15 rzeczy, których nie wiedziałeś o starej wersji Minecrafta. Jeżeli lubicie takie filmy, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Dzisiaj głównie zajmiemy się wersją Survival Test. Kiedyś potwory mogły nas zauważyć z o wiele większej odległości. Dodatkowo, jak widać, zombiaki miały na sobie już zbroję w tak starych wersjach. Możliwość zespawnowania się zombiaka czy szkieleta w zbroi została usunięta i aż do wersji 1.4.2 tej możliwości nie było. Teraz, aby wytworzyć strzałę, potrzebujemy pióro, patyk oraz krzesiwo. Kiedyś crafting strzał nieco się różnił. Zamiast krzesiwa musieliśmy dać na samą górę żelazo. W wersji 0.30 kamień kopało się po prostu ręką. Jak wiemy, od jakiegoś czasu mamy w Minecrafcie latarnie. W 2010 roku Notch powiedział, że gdy latarnie zostaną dodane do gry, to pochodnie zaczną gasnąć i aby je ponownie zapalić, będziemy musieli użyć krzesiwo. A owe latarnie miałyby służyć jako właśnie stałe źródło światła. Jakiś czas później Notch jednak zrezygnował z latarni i zamiast tego były plany dodania na przykład właśnie jasnogłazu, który teraz możemy oczywiście znaleźć w Netherze. W wersji alfa piecyki na górze miały teksturę kamienia, dzięki czemu mogliśmy bardzo łatwo je schować. W wersji 0.30 Survival Test, gdy rozbiliśmy drewno, wylatywały od razu deski. Na ziemi bardziej przypominały dzisiejsze półbloki drewniane. Dodatkowo błyszczały. Trzeba przyznać, że również animacja dodawania desek do ekwipunku była lepsza. W Survival Test szkielety nie miały łuku. Można było je również o wiele szybciej zabić. A po śmierci wyrzucały strzały, które mogły nas nawet trafić. Dodatkowo nie potrzebowały one nocy, aby przeżyć, ponieważ po prostu się nie paliły w dzień. Gdy pierwszy raz stworzyliśmy świat na wersji 0.30, w ekwipunku mieliśmy 10 TNT oraz 20 strzał, które mogliśmy użyć za pomocą taba. Gdy w wersji 0.30 wybuchał Creeper, mogliśmy zobaczyć dodatkowe zielone cząsteczki, których dzisiaj już nie ma. Co jeszcze możemy zauważyć? Creeper mógł uderzać również gracza, tak jak na przykład zombiak. Minecraft jest drugą najlepiej sprzedającą się grą w historii przy 180 milionach kopii. Ale jak wiemy, Tetris jest bardzo starą grą, Minecraft ma zaledwie prawie albo i już 11 lat, jeżeli oczywiście liczyć od pierwszych jego wersji, alfa czy beta. Ponownie powróćmy do wersji 0.30. W tej wersji zombiaki biegały i to szybciej od gracza. Teraz może nam się to wydawać bardzo dziwne. Dawniej, gdy wyrzucaliśmy kwiatka czy grzyba, to mogliśmy zauważyć, że miały one teksturę przezroczystego bloku z nałożoną grafiką. Wracając już po raz któryś dzisiaj do wersji 0.30, po zniszczeniu liści mogliśmy zauważyć zielone cząsteczki, które rozbryzgiwały się w każdym kierunku. W wersji 0.31, gdy zniszczyliśmy blok, na którym była pochodnia, to ona próbowała się przenieść na najbliższy możliwy blok. Czasami nawet wisiała w powietrzu. Teraz w języku angielskim stół rzemieślniczy nazywa się po prostu crafting table, ale dawniej nosił on nazwę workbench. To już by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Jeżeli lubicie takie filmy, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę.